basement floor. Smutnego, zimniczano-wraczonego imperium. Tylko mówiąc, smutek, żal, rozpacz. Co zrobić? Co zrobić? Zasady tutaj są, biurokracja jest też, trzeba się zarejestrować, zapłacić, wypełnić jakieś kluczki, dostać stempelek, bo jakby właściciele tych mieszkań mają prawo i goście używania basenu, ale muszą się tu zarejestrować w administracji w tym kompleksie. Kompleksu jest tutaj masę obok, to ten jest residence, obok jest residence, kilka jeszcze innych. Wszystkie mniej więcej podobne, to znaczy takie blokowisko z kompleksem basenu w środku. Każdy tam stara się jakąś atrakcję dodatkową mieć. Ale w windzie jest cieplej niż tutaj. Tutaj jest sperfumowane powietrze w tym lobby. Pełna chemia. Takim odświeżaczem powietrza. To co, pełna chemia? Tak. 100% chemia? Tak wygląda lobby. Lobby tej Shell Residence. Wygląda blokowisko filipińskie w środku. Kolarów strasznie nic nie widzę. Blokowisko, w którym jest kompleks basenów po prostu. Więc czekając na samolot, jak można lepiej spędzić czas niż wyciągając się. Minuty na ziemi filipińskiej. Jedziemy z polu w Asie. Byliśmy na jakimś spacerku. Na spacerkiem, na obejrzeniu. A mieszkaliśmy w tym budynku tutaj. Pewnie dość blisko, nisko, aczkolwiek wieczne anielskie korki mogą trochę wydłużyć tę drogę. Ostatnie spojrzenie na Chileje, na oto pośledzie. I to nie ma też tutaj mieście. Raczej to jest środek transportu. Tutaj są albo duże autobusy, albo przede wszystkim ładnie. To wam robię obok kasyna. Taki co Macao. Tutaj zbudować nowe Macao. Kompleks rekreacyjny, kasyna, hotele, ale zjawiskowe. Jednym z tych z 2000 temu był taki atak, zamach. Z bronią zabił kilkanaście osób w którymś z tych kasyn przed naszym wyjazdem, a tam zatoka. Zatoka mamy godzinę do odlotu, karty już mamy do boardingu. Muzyczka gra, fajne
znaleźliśmy pustkę. Taki hol. Peace. To my sobie idziemy przejść, tak? Dobra, idziemy zobaczyć. Starbucks na lotnisku, już po odprawie. Kawa przed drogą. I my jakąś jeszcze wodę kupimy. Za lotnicą godzinę. Mamy bornik, lecimy do Guangzhou w Chinach. Czyli kantonu. Znów będzie krótka wizyta w Chinach. Thank you. Potem zdarza. No to co? Zazdrowiłem Filipin. My lecimy jakim samolotem? Żegnamy. Na nic zamożemy. Zaraz wsiadamy. Magnes. Chyba ty, ale zawsze to będzie. Jedzie. Mój plecak jedzie. Mamy też pojechał. Ten. Czyli wiemy, że nasze bagaże są. Ten. No mówimy, że nasze bagaże są. Wszyscy mają walizki do papieru. Welcome to China Soda. To się wyrzekłoby w tygodniu i na życie, gdybyśmy mieli walizki, bo by się ciągnęło ze sobą. Wsiedliśmy do samochodu linii China Soda. Czasem za oknę. Mega ulewa. Tygodnie tak nie padało. Dobra, zaczęłam pora deszczowa. Ale lej. Nie odwołają lotów, gdy deszczowa. 上降着陆时禁止开启以下电子设备. During taxi and takeoff, descending and landing, the following electronic Bye bye, Filipiny żegnają deszczem. My żegnamy łzami, bo już tęsknimy z powrotem. Ja żegnam je z uśmiechem, bo chcę wrócić do domu. Jedna się znalazła. Ja żegnam łzami rzewnymi jak ten deszcz za oknem. Bo tak bardzo nie chcę wracać. To. Może kiedyś ktoś tu przyjedzie. Zamierzam. Ale to może bez nas wtedy będziesz mógł. Na stałe. I jesteśmy z powrotem do kantonie Guangzhou w Chinach. Mamy z 3 godziny na przesiadkę. O jest tak. 00 zrobiłem 107 Amsterdam. Okej. To dobrze.